Jeśli jesteście studentami, a nawet jeśli nimi nie jesteście, to prawdopodobnie wiecie, jak stresujące mogą być przygotowania do egzaminów. Byliście w tym miejscu, prawda? To naturalne, że przed ważnymi testami czujemy wzmożone napięcie i niepokój. Może się wydawać, że kontrolę nad naszym życiem przejmują inni, obowiązki, oczekiwania i okoliczności. To może przytłaczać i blokować nasze działanie. Na szczęście istnieją sposoby, by to zmienić. Nazywam się Karolina Tucharska-Siermińska, jestem psycholożką, psychotraumatolożką i fizjoterapeutką. Od wielu lat jako Odnowa Psycholog prowadzę w mediach społecznościowych działania psychoedukacyjne, tworząc wspierające treści i materiały rozwojowe. W tym filmie chciałabym przedstawić Wam kilka sposobów, jak skutecznie radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym i jak przekuć go w motywację oraz jak zadbać o siebie w tym ważnym i wymagającym czasie. Przygotujcie coś dobrego do picia, do pisania, rozsiądźcie się wygodnie, by obejrzeć ten materiał do końca. Stres jest jak alarm w samochodzie, który nas informuje o tym, że coś jest nie tak. W sytuacji zagrożenia lub wyzwania, takiego jak egzamin, nasze ciało poprzez uwalnianie hormonów stresu, kortyzolu i adrenaliny uruchamia kaskadę reakcji, które mobilizują nas do działania. Wyobraźcie sobie, że jesteście w dżungli i nagle na Waszej drodze staje ogromny tygrys. Wasze ciało automatycznie wchodzi w tryb walcz lub uciekaj. Serce bije szybciej, oddech przyspiesza, wyostrza się wzrok, a mięśnie się napinają. To wszystko dzięki adrenalinie i kortyzolowi, hormonom stresu. W kontekście egzaminu tygrysem może być strach przed nieznanym, przed porażką lub przed nieprzygotowaniem. Zwróćcie uwagę, że gdyby nasz organizm nie zareagował stresem na sytuację zagrożenia, mogłoby to się źle dla nas skończyć. Zatem szkodliwym jest, a nawet nierealnym, postawienie przed sobą celu całkowitego zwalczenia stresu. Stres to naturalna reakcja organizmu na wyzwania, nieodłączna część naszej codzienności. Kiedy spotykamy się z trudną sytuacją, nasze ciało reaguje w sposób, który ma nam pomóc. Warto rozwijać umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach i przekuwania stresu na swoją korzyść, a nie stawianie sobie nierealnego celu w postaci całkowitego zwalczenia czy kontrolowania stresu. Wiecie już, że nie każdy rodzaj stresu jest zły. Eustres to stres pozytywny, który motywuje nas do działania. Na przykład ucząc się na sprawdzian czy egzamin, możecie poczuć lekkie napięcie, które mobilizuje Was do nauki. To jak dreszczyk emocji przed rozpoczęciem nowego projektu, dodaje energii i chęci do działania. Dystres to natomiast negatywny stres, który ogranicza nasze zasoby oraz możliwości koncentracji, pamięci i może prowadzić do wypalenia oraz frustracji. Jeśli zbyt długo pozostajecie w stanie ciągłego niepokoju, możecie poczuć się przytłoczeni, co może niekorzystnie wpływać na Wasze zdrowie fizyczne i psychiczne. To tak, jakbyśmy utknęli w korku, który nie ma końca. Trwanie w tym napięciu jest wyniszczające i może doprowadzić do wyczerpania zasobów, czyli paliwa. Eustres jest jak przyjaciel, który nas popycha do działania, motywuje do nauki i do osiągania sukcesów. Zanim pokażę Wam konkretne sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem, przyjrzyjmy się najpierw 7 czynnikom, które mogą wpływać na intensywność jego odczuwania. Dzięki temu w przyszłości celniej będziecie dobierać potrzebne Wam strategie i lepiej radzić sobie ze stresem. Czy pamiętacie, jak czuliście się przed pierwszym dniem w nowej szkole? A może właśnie teraz tak macie? Mam na myśli to uczucie niepewności, które towarzyszy nam, gdy stoimy przed nowym wyzwaniem. Ten brak informacji, niepewność dotycząca formy egzaminu, rodzaju pytań, poziomu trudności mogą wywoływać obawy i stres. Strach przed nieznanym jest naturalną reakcją organizmu, w wyniku której przygotowuje się on na ewentualne zagrożenie i zapewnienie nam bezpieczeństwa. O tym, w jaki sposób sobie z tym radzić, opowiem Wam nieco później. Najpierw poznajmy kolejne stresogenne czynniki. Kolejnym czynnikiem potęgującym stres jest perfekcjonizm. Osoby o wysokich standardach i skłonnościach do bycia bezbłędnym mogą odczuwać ogromną presję, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Perfekcjonizm może prowadzić do lęku przed popełnianiem błędów, do podnoszenia poziomu napięcia, do odraczania działania, które postrzegamy jako wyzwanie, i do pozostawiania go na tak zwaną ostatnią chwilę, czyli do prokrastynacji. To wszystko jest jak przepis na bombę stresu, rozwalającą nas przed egzaminem. I tu płynnie możemy przejść do oczekiwań innych ludzi, które staramy się spełniać za wszelką cenę. Presja ze strony rodziny, aby osiągnąć jak najwyższe wyniki, może być przyczyną perfekcjonizmu, o którym wspominałam przed chwilą, i bez wątpienia zwiększać poziom odczuwanego stresu. Wysokie oczekiwania mogą przytłaczać i pogłębiać obawę, że ich się nie spełni.
Jeśli kiedykolwiek czuliście ciężar czyichś oczekiwań, to wiecie, jak trudno jest je dźwigać na swoich barkach. Ze swojej strony muszę Wam powiedzieć, że próba sprostania oczekiwaniom innych jest jak gonienie za własnym cieniem. Nie jesteście w stanie zadowolić wszystkich. To po prostu niemożliwe, a generuje ogromną dawkę stresu, bo macie do zrealizowania nierealny cel. A poza tym, to nie Waszą rolą jest spełniać czyjeś potrzeby czy realizować niespełnione marzenia. Waszym zadaniem jest przeżyć swoje życie tak, jak tego chcecie. Kolejny czynnik to strach przed porażką. Znacie te obawy przed niezaliczeniem sprawdzianu czy egzaminu i związane z tym konsekwencje? W najlepszym wypadku zła ocena, ale też pisanie poprawki, powtarzanie roku lub zawiedzenie rodziców. Wszystkie te obawy i negatywne scenariusze, które piszemy w naszych głowach, mogą być źródłem ogromnego stresu. A on paraliżuje i uniemożliwia efektywną naukę, co w konsekwencji działa jak samospełniająca się przepowiednia. Bojąc się porażki, w głowie pisząc katastroficzne wizje sprawiamy, że dotychczas wyolbrzymione zagrożenie staje się coraz bardziej realne, ponieważ stres ogranicza nasze możliwości poznawcze i utrudnia uczenie się. I gdy jest już po wszystkim, sami do siebie mówimy: ani mówiłam, że nie zdam? Kiedy wcześniej, zamiast się uczyć, byliśmy zajęci zamartwianiem się. Być może zdarzyło Wam się poczuć przed sprawdzianem czy egzaminem, że Wasz kolega opanował materiał szybciej lub lepiej. Po pierwsze, nie musi to być prawda. A po drugie, jego umiejętności i poziom wiedzy nie wpływają na Wasz wynik w egzaminie. Jednak taka interpretacja sytuacji i postawienie siebie w gorszym świetle mogła sprawić, że poczuliście się mniej kompetentnie i mniej pewnie. Tak właśnie działa porównywanie swoich wyników i postępów do innych. Może to prowadzić do poczucia niższości i niepewności, co natomiast wywołuje stres związany z obawą, że sobie nie poradzimy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że nie spełniamy oczekiwań społecznych, rodzinnych i swoich własnych. Nie muszę chyba wspominać, jak się czujemy, podchodząc do egzaminu z taką wizją siebie. Nasza pewność siebie jest jak zbroja rycerza. Im lepiej dopasowana jest do nas i naszych potrzeb, tym pewniej czujemy się na polu bitwy egzaminacyjnej. Osoby z niską samooceną mogą mieć trudność w uwierzeniu w swoje możliwości i jednocześnie tendencję do zaniżania swoich kompetencji, co może powodować pojawienie się lęku przed porażką, a ten, jak już wspomniałam wcześniej, może wywoływać silny stres. Czy kiedykolwiek mieliście wrażenie, że jesteście niewystarczająco dobrzy, że Wam się nie uda, mimo że inni widzieli Wasz potencjał i mówili o Waszych silnych stronach, a Wy temu zaprzeczaliście? To właśnie sygnał, że samoocena wymaga zaopiekowania. Ostatnim z czynników, który może podsycać stres, jest nieprzygotowanie do egzaminu. Czy zdarzyło Wam się odkładać naukę na ostatnią chwilę, a później panikować, że nie zdążycie się przygotować, że nie zdacie? Nie jesteście osamotnieni, to uczucie jest znajome wielu studentom. Niedostateczne przygotowanie wynikające z braku czasu, metod nauki lub prokrastynacji może prowadzić do nasilenia stresu. Świadomość, że nie jesteście dobrze przygotowani, zwiększa lęk przed niepowodzeniem. Czas na konkretne techniki radzenia sobie ze stresem. Żeby ułatwić Wam ich stosowanie, przygotowałam propozycje w podziale na dwa etapy. Techniki do radzenia sobie ze stresem podczas przygotowań do egzaminów oraz ściąga ze wskazówkami i technikami do radzenia sobie ze stresem bezpośrednio przed egzaminem i podczas egzaminu. Techniki radzenia sobie ze stresem podczas przygotowań do egzaminów. Jeśli towarzyszy Wam strach przed nieznanym, proponuję pracę nad zmianą podejścia. Potraktujcie egzamin jako element gry, gdzie każda misja, w tym egzamin, jest krokiem na drodze do stawania się mistrzem. Nawet jeśli czasem przegracie, i tak uczycie się czegoś nowego i stajecie się silniejsi. To gra, której celem jest ciągłe doskonalenie się, a nie jednorazowe zwycięstwo. Nie wiem, czy wiecie, że im częściej doświadczacie stresujących sytuacji, tym bardziej się na nie uodparniacie. Oto propozycje, które pomogą Wam oswoić stresujące doświadczenie. Zorganizujcie sobie próbny egzamin, odwzorowując warunki egzaminacyjne. Sprawdźcie, na jakich zasadach będzie on przebiegał, w jakiej formie i ile będziecie mieć czasu. A może możecie wykonać arkusze egzaminacyjne z wcześniejszych lat? Jeżeli istnieje taka możliwość, to wybierzcie się do sali, w której będziecie pisać egzamin. Zobaczcie, jak wygląda, jak są ustawione ławki, gdzie są okna, gdzie możecie usiąść. Pomocnym może być również wizualizowanie sobie tego, jak będzie wyglądał egzamin i tego, jak będziecie się czuć. A właściwie tego, że będziecie się czuć dobrze i że będziecie znać odpowiedzi na wszystkie pytania i że będziecie pewni siebie. Jak będziecie ubrani, gdzie będziecie siedzieć. Działania te pomogą Wam oswoić okoliczności egzaminacyjne, zmniejszyć poziom niepewności i stresu z nim związanego.
Pewność siebie ma ogromny wpływ na to, jak reagujemy na wyzwanie. Dlatego warto przypomnieć sobie, jak jesteśmy dobrzy i wyjątkowi. Pewnie pomyślicie, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. I tak, to prawda, trudniej zrobić, ale warto nad tym pracować. I oto propozycje, od czego możecie zacząć. Sporządźcie listę swoich osiągnięć i rzeczy, z których jesteście dumni. Wypiszcie swoje mocne strony i przypomnijcie sobie sytuacje, w których zostaliście docenieni. A potem przypomnijcie sobie chwile, w których czuliście się pewni siebie. Może to być moment, gdy zdobyliście nową umiejętność, czy inne ważne dla Was wydarzenie. Zwróćcie uwagę na mowę ciała. Wiemy o tym, że na podstawie postawy, mimiki, sposobu poruszania się możemy wnioskować o samopoczuciu, bo ma ono odzwierciedlenie w tym, jak się zachowujemy. Działa to również w drugą stronę. Możemy wpływać na nasz mózg i samopoczucie poprzez przybieranie określonej postawy ciała. Tym samym, stojąc prosto, z uniesioną głową, automatycznie czujemy się pewniej. Prawda? Przygotowując się do egzaminu, warto odtworzyć postawę, którą przyjmujemy podczas wykonywania czynności, w której czujemy się pewnie. Pamiętajcie o tym, że Wasze wyniki Was nie definiują. Nie jesteście oceną, którą otrzymujecie. Nie jesteście ilością punktów na egzaminie. Podobnie jak nie jesteście żadną inną liczbą, która na przestrzeni lat będzie się przewijać w Waszym życiu. Żadne wyniki nie świadczą o tym, jaką jesteście osobą. Nie świadczą o Waszej inteligencji, a na pewno o Waszej wartości. Zapamiętajcie lub zapiszcie sobie te słowa i nigdy w nie nie wątpcie. A w praktyce? Stawiajcie sobie mierzalne i realne cele i pozwalajcie sobie na popełnianie błędów. Niepowodzenia są wpisane w nasz rozwój, to dzięki nim robimy postępy. Nie ma ludzi nieomylnych, wyciągajcie wnioski z błędów i traktujcie je jako obszar do nauki. Wypiszcie swoje mocne strony i przypomnijcie o nich sobie. Zastanówcie się, jak możecie je wykorzystać w nauce. Unikajcie porównywania się z innymi, skupcie się na własnym postępie. Wypiszcie listę obaw i tego, co najgorszego może się stać, jeśli nie zdacie egzaminu. Rozpiszcie, co wtedy możecie zrobić. To ćwiczenie pomaga zredukować lęk i przygotować się na różne scenariusze. Jeśli stresuje Was obawa, że nie zdążycie się przygotować, to zróbcie wszystko, by temu zapobiec. Zastosujcie techniki ułatwiające uczenie się. Twórzcie harmonogram nauki. Planujcie swoje sesje nauki z wyprzedzeniem, uwzględniając czas na przerwy i odpoczynek. Pomoże Wam w tym metoda Pomodoro. Nadawajcie priorytety swoim zadaniom. Czyli w pierwszej kolejności skupiajcie się na najważniejszych i najtrudniejszych tematach, kiedy macie jeszcze najwięcej energii. Łatwe zadania zostawcie na później. Twórzcie mapy myśli, fiszki i regularne powtórki. Ustalajcie małe cele. Podzielcie materiał do nauki na partie. Rozłóżcie go w czasie, zamiast skupiać się na całym materiale naraz. Technika Feynmana. Spróbujcie wytłumaczyć materiał, którego się uczycie, w prosty sposób, jakbyście tłumaczyli to dziecku. To pomoże Wam zrozumieć i utrwalić materiał. Metoda Cornell. Notujcie wykłady i materiały w sposób strukturalny, dzieląc kartkę na trzy części. Notatki, pytania i słowa kluczowe oraz podsumowanie. Technika SQ3R. Przegląd, pytania, czytanie, opowiadanie i powtórka. Ta technika również pomoże Wam w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu materiału. Unikajcie prokrastynacji. Pracujcie nad tym. Ustalajcie konkretne i małe cele na każdą sesję nauki i nagradzajcie siebie za każde ich osiągnięcie. Wypróbujcie te techniki i wybierzcie z nich tę, która jest dla Was najbardziej odpowiednia. Mówiąc o łagodzeniu odczuwanego stresu i budowaniu odporności psychicznej, nie mogę pominąć technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, joga, techniki oddechowe, które pomagają nam zmniejszyć napięcie i obniżyć poziom kortyzolu. Medytacja i mindfulness to w uproszczeniu skupienie się na teraźniejszości, na naszym oddechu, na odczuciach z ciała, co pomaga zredukować stres i zwiększyć koncentrację. Joga łączy ruch ciała z oddechem, co pomaga w redukcji napięcia mięśniowego i przywróceniu spokoju. Trening autogenny Schulza to skupienie na powtarzaniu w myślach fraz, które wywołują uczucie ciepła i ciężkości w ciele, prowadząc do głębokiego relaksu. Relaksacja Jacobsona to naprzemienne napinanie i rozluźnianie różnych grup mięśniowych, aby zwiększyć świadomość ciała i zredukować napięcie. Wśród narzędzi, które są wsparciem w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia, nie może zabraknąć technik oddechowych.
Mają szerokie zastosowanie w redukcji napięcia, poprawie koncentracji i zwiększeniu świadomości ciała. Oto kilka z nich. Metoda 4-7-8. Wykonujemy wdech przez 4 sekundy, zatrzymujemy oddech na 7 sekund, następnie wydychamy powietrze przez 8 sekund. Ćwiczenie to powtarzamy kilkukrotnie. Oddychanie po kwadracie. Zaczynamy od wdechu przez 4 sekundy, zatrzymanie oddechu na 4 sekundy, następnie wydech przez kolejne 4 i wstrzymanie oddechu na 4 sekundy. Oddychanie przeponowe, brzuszne. Skupiacie się na prowadzeniu oddechu torem brzusznym zamiast klatką piersiową. Wdychamy powietrze przez nos, pozwalając, aby brzuch uniósł się. Następnie wykonujemy powolny wydech przez usta, obserwując, jak brzuch opada. Być może o zdrowym stylu życia słyszeliście już tak wiele, że brzmi to jak pusty frazes. Ale badania nie pozostawiają złudzeń i Wasze ciało, niezależnie od tego, czy w to wierzycie, czy nie, zareaguje tak samo jak każdy inny organizm. Jego stan się poprawi i będzie Wam wdzięczne za każde prozdrowotne działanie. Dbając o swoje zdrowie fizyczne, wspierasz zdrowie psychiczne i na odwrót. Ćwiczenia pomagają obniżyć poziom kortyzolu i podnoszą poziom endorfin. Spacer w przerwie nauki może pomóc Wam zrelaksować ciało i umysł, zwiększyć poziom koncentracji i poprawić możliwość zapamiętywania. Spożywajcie zdrowe i zbilansowane posiłki, bogate w witaminy i minerały. Unikajcie nadmiernego spożywania kofeiny i cukru. Pijcie odpowiednią ilość wody, minimum 2-3 litry dziennie. Nawodnienie organizmu podczas nauki jest kluczowe dla utrzymania optymalnych funkcji poznawczych i ogólnego dobrego samopoczucia. Pomyślcie o wodzie i zdrowym odżywianiu jako paliwie dla Waszego mózgu. Tak jak samochód potrzebuje paliwa, aby działać efektywnie, tak Wasz mózg potrzebuje odpowiedniego nawodnienia i odżywienia, aby utrzymać energię i wydajność. Odwodnienie natomiast może prowadzić do uczucia zmęczenia i znużenia. Dbajcie o regularność i jakość snu. Unikajcie ekranów, światła niebieskiego na godzinę przed snem. A jeśli jest Wam trudno, to nie bójcie się prosić o pomoc i wsparcie. Rozmowa z przyjaciółmi, rodziną, nauczycielami lub terapeutą może przynieść ulgę i nowe perspektywy. Oto kilka sposobów, jak możecie znaleźć wsparcie w trudnych chwilach. Dołączcie do grupy wsparcia lub grupy studyjnej. Wyobraźcie sobie, że Wasze problemy to ciężki plecak, który nosicie na swoich barkach. Dołączając do grupy wsparcia, możecie podzielić ciężar z innymi, co uczyni go lżejszym. Dzielenie się doświadczeniami, strategiami radzenia sobie ze stresem z innymi studentami może być bardzo korzystne. Jeżeli stres jest przytłaczający, skonsultujcie się z psychologiem lub z psychoterapeutą. Specjalista pomoże Wam znaleźć skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem i zrozumieć, skąd on się bierze. Terapia jest doskonałym narzędziem do pracy nad swoimi emocjami i do poprawy swojego zdrowia psychicznego. Rodzina i przyjaciele mogą być ogromnym wsparciem emocjonalnym. Nawet zwykła rozmowa może przynieść ulgę i przypomnieć, że nie jesteście sami w swoich zmaganiach. Nauczyciele mogą również być cennym źródłem wsparcia. Mogą udzielić wskazówek dotyczących nauki, pomóc zrozumieć trudny materiał oraz dać cenne rady na temat zarządzania stresem egzaminacyjnym. Przygotowując to nagranie, pomyślałam, że przydałaby Wam się taka krótka ściąga z podręcznymi wskazówkami, które możecie zastosować bezpośrednio przed, podczas egzaminu lub jakiejkolwiek prezentacji, jaką przyjdzie Wam jeszcze zrobić. Z technik, o których wspomniałam wcześniej, możecie wybrać te, które będą dla Was najbardziej pomocne i możliwe do zastosowania. A oto krótka lista, z której możecie skorzystać. Zachęcam Was do zrobienia screena. Stres jest naturalną częścią naszej codzienności i podejmując odpowiednie kroki, możemy go oswoić i nauczyć się wykorzystywać na swoją korzyść. To, co dziś nieznane i przerażające, za jakiś czas takie nie będzie. Z każdym doświadczeniem będziecie nabierać odwagi i pewności siebie. A teraz macie również listę narzędzi, z których możecie skorzystać. Mam nadzieję, że wiecie też, jak ważne są wybory, których dokonujecie i że macie realny wpływ na siebie, na swoje emocje i to, czy w codziennej pogoni znajdziecie czas, by zatroszczyć się o siebie. Nie obawiajcie się próbować różnych technik. Nie obawiajcie się pytać i sięgać po wsparcie. Pamiętajcie, że z pozoru małe i zaskakujące działania mogą przynieść wielkie korzyści. Serdecznie zachęcam Was do obejrzenia pozostałych filmów, które znajdziecie na tym kanale, na playliście Studia Damy Radę.
to materiały, które powstały, by nieco oswoić temat studiów i towarzyszących Wam obaw, by Was zainspirować i zmotywować do działania. Trzymam za Was kciuki i powodzenia!